Naszą wędrówkę po Kanadzie Zachodniej i Alasce rozpoczynamy w największym mieście stanu Alberta, Calgary. Tętniąca życiem metropolia, zwana też sercem Nowego Zachodu, leży na przedgórzu gór skalistych nad rzeką Bow. Ziemie te od wieków należały do plemion Stoney oraz Czarnych Stóp, które przybyły tutaj z północnego Saskatchewan ze swoim sławnym wodzem Sitting Bullem. Szybki rozwój Calgary nastąpił po wybudowaniu kanadyjskiej kolei żelaznej. Obecnie stolica Alberty jest jednym z głównych ośrodków przemysłu ropy naftowej i gazu ziemnego. Jest też największym w kraju ośrodkiem produkcji bydła oraz przemysłu drzewnego. Każdego roku, w czerwcu i lipcu, miasto przybiera szczególnie odświętną szatę. Jest to związane z odbywającym się wielkim świętem kowbojskim, Stampede. Sama nazwa, Stampede, oznacza w języku rancherów, tuman kurzu jaki wzbija, pędzący tabun koni. Zarówno mieszkańcy, jak i tłumy turystów ze wszystkich stron świata, przyodziani w białe plastikowe kapelusze uczestniczą w pokazach zręczności kowbojów, licznych zawodach w powożeniu zaprzęgami, wyścigach konnych oraz ujeżdżaniu byków i koni. Stawka zawodów jest niebagatelna, dla zwycięzców przygotowane są nagrody o wartości ponad $1 milion. Wszyscy ci, którzy chcą oglądać popisy jeźdźców na głównej arenie, wspaniałym stadionie w kształcie kowbojskiego ronda, o bilety muszą zadbać na kilka miesięcy wcześniej. Ogromnym zbiegiem okoliczności udało się nam zakupić wejściówki i mogliśmy podziwiać to największe plenerowe widowisko świata. Jedną z konkurencji Stampede był konkurs sprawności psów pasterskich. Rancher za pomocą gwizdka kierował ruchami psa, który sprawnie zagania łowcę do zagrody. Looks like we'll have a good solid time here through the chute. 2:47 is the NBA chute time for Chris Hansen. Now, that opening. You can see the overhead jumbo to the Halliburton clock. Although it's unofficial. Maddie here for the competition. And Zach. Now look at Zach. It's pretty hard to make Zach stop work. But Zach, we'll wish you luck in the next go round. Yep. One of the regional police bags on the right guy.
Na licznych straganach proponowano najbardziej wymyślne potrawy z wołowiny, bizona i ryb. My ze względu na ciekawość zdecydowaliśmy się na ogromne, słodkawe w smaku, żeberka albo, raczej żebra, z bizona. Kuchnia kanadyjska jest połączeniem kuchni dwóch krajów, które wywarły na Kanadę największy wpływ, Francji i Wielkiej Brytanii. W całej Kanadzie je się bardzo dużo ryb, przede wszystkim łososia i halibuta. Kanadyjczycy lubią też grzyby. Jedną z potraw bezpośrednio związaną z lokalnymi tradycjami jest ginger beef, czyli paski wołowiny w ciemnym, słodkim sosie, którego obowiązkowym składnikiem jest pieprz, czosnek i oczywiście imbir. W Calgary specjalnością jest stek wołowy, zadowalający nawet najbardziej wybredne podniebienia. Można również spotkać tak dziwaczne dania, jak szczęki z dorsza, czy pasztet z płetwy foki. As we welcome on stage right now, friends, Canada's musical ambassadors to the world, two times world champions, the Calgary Stampede Show Band. Cut him out, ride him in raw. Hi! Hi!
When the horse stopped, brought the cab to him, he went to make the flank. Watch right here. Now I want you to watch the rope. See how tight the rope is? Największym zainteresowaniem wśród publiczności cieszyło się ujeżdżanie koni i ogromnych byków. Wydawać by się mogło, że to naprawdę rozjuszone dzikie zwierzęta, które za wszelką cenę chcą zrzucić intruza z grzbietu. Tymczasem okazało się, że wcale tak nie jest. Otóż, kilka chwil przed występem na arenie, specjalna obsługa podczepia pod przyrodzenie konia lub byka kawałek ostrej baraniej skóry, która to zwierzę bardzo drażni. Dlatego też to nie z powodu jeźdźca, rzucają one ostro tylnymi nogami. Wystarczy jednak, aby obsługa na koniach poluzowała sznur na zadzie, aby ujeżdżany Mustang lub byk stawały się pokorne i posłuszne. Najbardziej przypadły mi do gustu zawody zwane barel, w których to młode adeptki sztuki jeździeckiej, mknąc wśród ustawionych beczek, zakreślały wzór koniczynki. I fell into a burning ring of
I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet, I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames were higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Doskonale wyekwipowani, w nowiutkim terenowym samochodzie marki Chevrolet, wyruszyliśmy na podbój gór skalistych, Yukonu i Alaski. Zakładaliśmy przejechanie około 8000 km. Rzeczywistość okazała się troszeczkę inna, i przejechaliśmy ponad 10200 km, po drogach bardzo różnej jakości. Po 70 km jazdy, doskonałą drogą, wjeżdżamy w góry skaliste, najdłuższe pasmo kordylierów, ciągnące się na odcinku 4800 km, od Rio Grande w Nowym Meksyku, aż do rzeki Liard w Kolumbii Brytyjskiej. Zjeżdżając z Trans-Canada Highway, zatrzymujemy się nad jednym z klejnotów parku Banff, jeziorem Moraine, gdzie witają nas gryzonie z rodziny wiewiórkowatych, pręgowce amerykańskie. Kolejnym cudem gór skalistych jest sławny Lake Louise, niezwykle malownicze jezioro, nazwane na cześć jednej z córek królowej Wiktorii, a otoczone podobnie jak Moraine, ośnieżonymi trzytysięcznikami, wśród których wyróżniają się Mount Richardson, Ptarmigan Peak, Pika Peak oraz Redoubt Mountain. Stawiamy pierwsze kroki, w posługiwaniu się chybotliwym i wywrotnym kanuą, podziwiając bajkowe widoki na spływający do jeziora lodowiec Wiktorii.
Na wschód od Waputi Crunch, na wysokości 6300 stóp, czyli 1920 metrów, napotykamy przepływowe jezioro Bow, położone na rzece o tej samej nazwie. Jest znacznie chłodniej niż w Calgary, a na tafli jeziora widać schodzące płaty lodu. Jest połowa czerwca, w Polsce pewnie upały, a tutaj zaczyna się wiosna. Jedziemy ciągle drogą 93, zwaną drogą lodowców, a przez wielu uznawaną za najpiękniejszą drogę świata. Mało się do siebie odzywamy, chłonąc łapczywie niebiańskie widoki ośnieżonych szczytów, błękitnych jezior i buchających zielonością lasów, niosących zapach żywicy. W szczytowym odcinku drogi pozostawiamy samochód na jednej z leśnych polanek i przedzierając się przez nieliche krzaki i zwały zbitego śniegu, pniemy się do góry, w stronę ukrytego wśród górskich szczytów, jednego z największych skarbów gór skalistych, turkusowego jeziora Pito. Widoki, jakie się przed nami roztaczają z nawiązką, wynagradzają trudy wspinaczki po oblodzonych ścieżkach. Wiosną i latem, znaczna część pyłu skalnego z lodowca spływa do jeziora, nadając mu jasno-turkusowy kolor. Jezioro zostało nazwane na cześć jednego z traperów Williama Pito. Mniej więcej o 20 km od miasteczka Jasper, spory kanion rozgałęzia się, tworząc malowniczą dolinę u stóp szczytu Edith Cavell. W cieniu stromych lodowych ścian, wyrastających na 3400 metrów, mamy okazję przyjrzeć się z bliska subalpejskiej roślinności. Na tych wysokościach wegetacja przebiega znacznie wolniej i wystarczy jeden nierozważny krok, aby na porostach pozostawić odcisk na długie, długie lata. Jasper trafiamy na świąteczną paradę, związaną ze świętem Kanady.
Z radością uczestniczymy w wielobarwnym pochodzie mieszkańców tego uroczego miasteczka. They definitely let anyone. No! He does not get a candy. That's okay, but there's kids behind me. Ruszamy w dalszą drogę. Nigdzie indziej nie zbliżymy się do wiecznego lodu jak tu, u stóp szczytu Athabasca, to gratka, która przyciąga setki turystów. Canada Icefield Center to miejsce, skąd wyruszają eskapady na pola lodowe. Podróż odbywa się pojazdem z napędem na wszystkie koła. Nawiasem mówiąc, tych kół jest aż 6 i mają dużo większą średnicę niż tradycyjne. Dzięki nim transporter może pokonywać lodowe stromizny aż do 32 stopni nachylenia. Pieszo docieramy kilka kilometrów w głąb lodowego jęzora. Gdzieniegdzie lód ma tutaj aż 300 metrów grubości. Choć nie bardzo to czuć, pokrywa lodowca nie jest stabilna. Co roku jęzor lodowca przesuwa się o 20 km w stronę doliny. Noclegu szukamy w pobliżu Sanwapta Falls, gdzie rzeka Fraser z łoskotem spada w kilkunastometrową przepaść.
Poruszając się wzdłuż biegu rzeki, napotykamy skubiącego trawę, jelenia wapiti. Niewykluczone, że jesteśmy pierwszymi osobnikami rodzaju ludzkiego, jakich spotkał, bo niespecjalnie zwracał na nas uwagę. Wczesnym rankiem wyruszamy w poszukiwaniu wodospadu Athabasca. Nieświadomi zagrożeń, jakie to ze sobą niesie, zupełnie bez broni, ani nawet gazu pieprzowego, zapuszczamy się w kanadyjską puszczę. Po dwóch godzinach marszu, zaczynamy słyszeć szum, a potem łoskot spadającej wody. Przed nami wodospady Athabasca. Wody rzeki o tej samej nazwie z ogromnym hukiem spadają w 12-metrową gardziel wąwozu. Jedna z największych rzek Kanady, niosąc ze sobą powalone pnie, rozbryzguje się na skalnych progach, tworząc niepowtarzalne zjawisko wiecznej tęczy i milionów opalizujących kropelek wody. Jest niesamowicie pięknie. Jesteśmy sam na sam z osławioną Athabaską, w środku kanadyjskiej puszczy. W drodze do Prince George, tuż przy granicy Alberty z Kolumbią Brytyjską, zatrzymujemy się na posiłek u stóp najwyższego szczytu kanadyjskich gór skalistych, Mount Robsona. Wyśmienita aura sprawia, że pokryty zazwyczaj chmurami napływającymi od strony Pacyfiku szczyt jest doskonale widoczny. Jest to potężny masyw, sięgający 3954 metrów. Zbudowany z wyniesionego bloku skał osadowych, pokrytych lodowcami i wiecznym śniegiem. Dla pierwszych mieszkańców tych regionów, Indian Sequapemec, góra nosi nazwę Yuhaimakun. Przed Prince George spotykamy pierwszego niedźwiedzia. Wspaniały okaz Ursus americanus, z angielska zwany Black Bear, starannie wybiera smakowite kąski strawy. Aż trudno uwierzyć, że ten potężny ssak w 95% odżywia się pokarmem roślinnym. Po drodze spotykamy jeszcze kilka łosi i niesforne stado dzikich owiec, które wydają się być bardzo niezdecydowane, z której strony drogi jest bardziej soczysta trawa.
kilku dniach drogi po górskich serpentynach, gorący prysznic i gorąca zupa w motelu Ramada działają jak balsam. Zatrzymujemy się w Dawson Creek, niewielkim sennym miasteczku, gdzie zaczyna się sławna Alaska Highway. Na jednym ze skwerów stoi sporych rozmiarów znak, oznajmiający, że właśnie tutaj jest zerowa mila drogi, której koniec znajduje się w odległym o 2500 km Fairbanks. Właśnie tutaj po raz ostatni widzieliśmy zmierzch, który zaczynał się koło 23. We wszystkie następne dni, noc w naszym rozumieniu nie istniała. Zachodziło co prawda słońce, ale było tak jasno, że nawet o 2 w nocy można czytać gazetę lub, jak często w naszym przypadku, studiować mapę. Zegarki przestawiliśmy o kolejną godzinę i różnica pomiędzy nami a Polską wynosiła już 9 godzin. Jedziemy słynną Alaska Highway, zbudowaną przez armię amerykańską i kanadyjską w 1942 roku w zaledwie 11 miesięcy. Po obu stronach drogi coraz więcej zwierzyny, która po długiej, trwającej ponad 8 miesięcy zimie, rozkoszuje się zielonością traw i uzupełnia braki w jadłospisie. Samochody widujemy sporadycznie, za to z każdym kilometrem coraz więcej saren, jelonków, łosi i bizonów. Przez cały pobyt w górach skalistych byliśmy bacznie obserwowani przez stające słupka, rozkoszne i wesołe świstaki. Thank you.
Położonym na trasie Alaska Highway, Fort Nelson, tankujemy do pełna paliwo. Tablice informują, że najbliższa stacja benzynowa jest za około 200 km. Podziwiamy psy husky, które latem ciągają wózki na kołach, a zimą biegają ciągnąc sanie. Teraz przyjechały sobie samochodem i wydawały się być z tego faktu bardzo zadowolone. Korzystając z postoju, zwiedzamy prywatne muzeum motoryzacji, złożone głównie ze sprzętów, jakie pozostawili po sobie budowniczowie alaskańskiej magistrali. Sympatyczny właściciel, starszy pan z długą siwą brodą, z dumą prezentował kilka zabytkowych samochodów osobowych, które miały ponad 100 lat i jeszcze jeździły po drogach. Zatrzymujemy się koło gorących źródeł Layard. Cała okolica jest przesiąknięta zapachem siarkowodoru. Ze względu na ciepłe opary i gorące strumienie, roślinność jest wyjątkowo okazała. Wszędzie kwitną fiołki, dzikie róże i obuwiki. Woda w niewielkich stawkach ma przez cały rok temperaturę około 40 stopni i stanowi nie lada gratkę, nie tylko dla poszukiwaczy przygód, ale przede wszystkim dla licznej zwierzyny, w tym również niedźwiedzi i wilków, które stadami kręcą się po okolicy. Jesteśmy już na terytorium Yukonu, powietrze przesiąknięte jest zapachem żywicy i niezwykle wonnych ziół, z których na każdym postoju, właściciele kempingów i moteli, z uporem serwowali nam co się nazwie indiańska kawa.
W całym Yukonie, na powierzchni pięciokrotnie większej od Polski, mieszka zaledwie 35 tysięcy mieszkańców, z czego 3/4 w jego stolicy Whitehorse, to mniej więcej tak jakby Pruszków czy Garwolin, rozproszyć na połowie Europy. Jakież to szczęście, że nie mieliśmy żadnej awarii samochodu. W Yukonie żyje za to ponad 100 tysięcy niedźwiedzi, nie licząc wilków, rysi, rosomaków i głównych mieszkańców tych terenów? Ogromnych łosi. Po kilku dniach uciążliwej drogi dojeżdżamy do Watson Lake, u podnóża gór Simpson Ranch. W czasie budowy drogi alaskańskiej, jakiś żołnierz przybił do słupa tablicę rejestracyjną swojej koparki, i tak oto powstał zwyczaj umieszczania tablic na słupach i słupkach w miejscowym parku, zwanym dumnie Muzeum Znaków Drogowych. Niczego z Polski nie znaleźliśmy, za to zostaliśmy dotkliwie pokąsani przez coraz większe i liczniejsze komary. Przybywamy do Whitehorse, przed nami rozlewa się królewska, szeroka rzeka Yukon. Na brzegu, wyciągnięta z wody, legenda tych okolic, parostatek Klondike, który w czasie gorączki złota, przewoził trampów do złotego Eldorado w Dawson City. Po kilkudniowej regeneracji sił w Whitehorse, robimy wypad do odległego o 174 km Skagway, już na terenie Alaski. Po drodze spotykamy rysia, który ze zdziwieniem przygląda się osobnikowi, któremu z podniecenia drży w dłoniach kamera. Alaska wita nas całkowicie inną pogodą niż w stosunkowo niedaleko odległym Whitehorse. Za sprawą przenikliwego wiatru, niosącego ze sobą krople deszczu i igiełki lodu, swój pobyt na przełęczy Chilcot, ograniczyliśmy do godziny. Snujące się nad złowrogimi szczytami, ołowiane chmury, wyglądały wyjątkowo groźnie. Ale i tutaj, na krańcu świata, było widać oznaki budzącej się wiosny. Naszej trzeciej wiosny w tym roku. Spod zwałów sprasowanego śniegu wypływały strumyki i nieśmiało rozkwitały pierwsze kwiaty.
Stojąc na przełęczy, staraliśmy się wyobrazić sobie, jak w drodze do jeziora Beneta, z całym dobytkiem na plecach, przedzierali się tędy poszukiwacze złota. Do Skagway przyjeżdżamy w doskonałych nastrojach. To nasze pierwsze miasto na Alasce. Mało kto dociera tutaj od strony lądu. Ogromne promy oceaniczne przywożą rzesze bogatych amerykańskich turystów, którzy tłumnie okupują miejscowe sklepy, ociekające wyrobami ze złota i rękodziełem Indian. W epoce Klondike, leżące w głębokim fiordzie Skagway, było miastem gwałtu i bezprawia, z niezliczonymi domami uciechy, barami i salonami gier hazardowych. Rządził tutaj słynny rzezimieszek Sapy, który miał własną armię złodziei i szulerów. Jedną z bardziej lukratywnych usług świadczonych przez Sapiego było wysyłanie telegramów w różne strony świata za opłatą $5. Oszustwo polegało na tym, że druty telegraficzne kończyły się już w najbliższych krzakach. Na powrotnej drodze do Whitehorse, na jednej z polanek spotykamy ogromny okaz niedźwiedzia grizzly. Zrobiwszy w Skagway odpowiednie zaopatrzenie, stojąc po raz drugi na przełęczy Chilcot, z podziwem przyglądaliśmy się niegościnnym skałom, zastanawiając się, jak ludzie z tobołkami na plecach mogli tędy iść. Nie, my tędy nie przejdziemy. Wolimy zobaczyć te okolice z okien samolotu, zwłaszcza, że jest on do naszej wyłącznej dyspozycji. Wkrótce hydroplan unosi nas sprawnie ponad ośnieżonymi szczytami gór Alaski. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to niebywałe zwały sprasowanego śniegu, ostre skalne granie i ogromne jęzory lodowców, sięgające aż do brzegu oceanu. Przelatujemy nad polem lodowym Glacier Bay, z którego odpadają olbrzymie bloki lodu i tworzą się góry lodowe. Prosimy o wylądowanie koło jeziora Beneta, skąd tratwami rozpoczynali spływ ku szczęściu.
poszukiwacze złota. Pilot próbuje nas odwieść od tego karkołomnego pomysłu. My jednak wiemy jak zwykle lepiej. Zachowujemy się jak rasowi traperzy, podczas gdy jesteśmy zwykłymi chichako, czyli żółtodziobami. Wkrótce potem okazało się, że miał rację. Żegnamy się z pilotem prosząc o podprowadzenie samochodu do Whitehorse. Samolot ginie nam wkrótce w oddali, a my zdani wyłącznie na własne siły i telefon satelitarny, ruszamy ścieżkami wydeptanymi przez zwierzynę w stronę Whitehorse. Po drodze spotykamy średniej wielkości niedźwiedzia, co do którego mieliśmy spore obawy, czy aby oprócz smakowitej trawy, dla urozmaicenia jadłospisu, nie zechce przetrącić dwójki przybyszów z Europy. Gdy szczęśliwie, szerokim łukiem udawało się ominąć kudłacza, wpadliśmy na stado bizonów, którym też woleliśmy zejść z drogi. Gdy po kilkunastu godzinach, najdłuższego w moim życiu spaceru, dotarliśmy do miejsca, gdzie stał samochód, wiedziałem, co to znaczy prawdziwe szczęście. Po kilku dniach w Whitehorse ruszamy dalej na północ i zatrzymujemy się na pięknym kempingu. Jak wszędzie w Yukonie, jest bardzo schludnie i wszystko jest na swoim miejscu. Każde ze stanowisk do obozowania ma własny grill, ławeczki ze stołem i porąbane drewno. Opłatę za użytkowanie wrzuca się do drewnianej skrzyneczki zawieszonej na drzewie. Całość położona nad jednym z niezliczonych, ogromnych jezior o krystalicznej wodzie. W pewnej chwili zauważyliśmy na piasku ślady niedźwiedzich łap i świeże odchody. Byliśmy przestraszeni, oprócz nas nikogo w okolicy nie było. W pewnej chwili zobaczyliśmy jednego, potem drugiego i trzeciego niedźwiedzia. Gdy pluszaki zaczęły nas zachodzić ze wszystkich stron, a zrobiło się ich już pięć, woleliśmy ulotnić się w inne rejony.
Wjechaliśmy w góry Świętego Eliasza, z majestatycznym Mount Logan, sięgającym 6000 metrów. Roczna suma opadów w tych górach, to sporo ponad 1000 mm. Jest to najbardziej zlodowaciałe pasmo kordylierów. Właśnie te góry, zrobiły na mnie największe wrażenie. Słońce operowało coraz intensywniej, a co za tym idzie proces fotosyntezy był też bardziej zaawansowany, co sprawiało, że roślinność buchała jaskrawością i bujnością kwiatów. W okolicach jeziora Clone, zjechaliśmy do jednego z takich ukwieconych zagajników, aby zjeść śniadanie. Całe szczęście, że ociągaliśmy się z tym trochę, i nie rozłożyliśmy kilka minut wcześniej koszyka z prowiantem, bo jakież było nasze przerażenie, gdy właśnie z tego, jak się wydawało bardzo bezpiecznego zagajniczka, wyszły dwa dorodne okazy grizzly, które jeszcze długo potem oglądały się za niedoszłym śniadaniem. Po odpoczynku, w złotym sercu Alaski, czyli Fairbanks, jedziemy w pobliże najwyższego szczytu kontynentu, Mount McKinley. W towarzystwie Australijczyków ustalamy z pilotem trasę przelotu nad Alaska Ranch. McKinley, to najwyższa ściana świata, sięgająca 6194 metry. Od podstawy do wierzchołka liczy 5500 metrów. Czyli dwa razy tyle ile Everest od bazy do szczytu. Indianie nazywają go Denali, czyli wyniosły, albo tron słońca. To góra o najsroższym klimacie ze wszystkich szczytów korony świata. Średnia temperatura wierzchołka to minus 40 stopni Celsjusza. To właśnie tutaj stracił palce dłoni, nasz znakomity, nieżyjący już alpinista, Jerzy Kukuczka.
Jak się okazało, Alaska to raj dla zbieraczy grzybów, które rosną tutaj wśród buchających barwami kwiatów i zwałów śniegu. Fairbanks, oglądamy specjalnie udostępniony turystom odcinek sławnego rurociągu, którym ropa naftowa transportowana jest z szybów nad Oceanem Arktycznym do portu i rafinerii Valdez. Zaskakuje nas, że mimo sporych rozmiarów rury, ropa tłoczona jest otworami o bardzo małej średnicy. Okazuje się, że rurociąg zbudowany jest z żeliwnych segmentów o długości kilkudziesięciu centymetrów, połączonych ze sobą masywnymi śrubami. Całość osłania metalowa rura, którą widać na zewnątrz, jak pnie się przez góry i bagna Alaski. Ta przemyślna konstrukcja pozwala na zmniejszenie ryzyka uszkodzenia podczas występujących w tych okolicach trzęsień ziemi.
Odwiedzamy targowisko w Fairbanks. Przyleciał, a potem przypłynął hydroplan, którym polecimy daleko za koło polarne. Nie sposób tam już niczym dojechać. Lecimy do bramy Arktyki, pod nami najdziksze tereny Alaski, często nietknięte ludzką stopą. Lecimy w stronę gór Brooksa, a widoki coraz wspanialsze. Samolot siada mięciutko na wodzie, a my wzorem szkoły przetrwania będziemy się przedzierać w stronę majaczącej w oddali rzeki, gdzie będzie czekał hydroplan. Stąpanie po poduszce z mchów wcale nie jest takie łatwe i przyjemne, jakby się mogło wydawać. Nogi zapadają się, pod spodem wieczna zmarzlina, wszystko nasiąknięte wiosenną wodą. Człowiek ma wrażenie, jakby był pijany, bo trudno utrzymać pion. U podnóża gór Chugach, jakieś 30 mil od Anchorage, trafiamy do wsi Eklutna, z bardzo ciekawym przykładem przenikania kultur. Przybyli tu na początku ubiegłego stulecia, rosyjscy osadnicy, wybudowali małą cerkiewkę i skolonizowali mieszkających tutaj od ponad 800 lat Indian. Na miejscowym cmentarzu spotykamy kolorowe domki, gdzie złożono rzeczy zmarłych, a które mają im służyć w drodze do lepszego, nowego świata. W czasie naszego pobytu trwała msza prawosławna, którą odprawiał Eskimos, ojciec Jakow.
Po przejechaniu, bez zatrzymywania się, przez Anchorage, docieramy nad Pacyfik i kierujemy się w stronę Seward, które podobnie jak Homer słynie z połowu halibuta. Przypływy i odpływy w tych okolicach są największymi na świecie i wynoszą często kilkanaście metrów. Seward powitało nas bardzo niegościnnie. Piekielnie zimno, a wilgotna oblepiająca wszystko mgła, sprawiała, że nie było możliwości oglądania czegokolwiek. Decydujemy się na zwiedzenie Dumy Seward, sławnego alaskańskiego oceanarium. Za grubymi pancernymi szybami, potężnych akwariów, podziwiamy sprawne wydry, foki i ogromne lwy morskie, oraz przepiękne ukwiały i setki gatunków ryb, jakimi obfitują tutejsze wody. Niestety, prognozy meteorologiczne dla Seward i całego wybrzeża Pacyfiku są niekorzystne, krótko mówiąc malać i ostro wiać. W tej sytuacji decyzja mogła być tylko jedna. Odwrót w głąb lądu. Thank you.
Koło lodowca Matanuska znajdujemy miejsce na nocleg. Trudne warunki życia na północy wymuszają na ludziach solidarność, dlatego nie mieliśmy specjalnych kłopotów ze znalezieniem noclegu. Wieczorem i rano odwiedzają nas dzikie króliki i łosie cedzące wodorosty z miejscowych bagien. Jedziemy w stronę Dawson City, po drodze odwiedzamy jeden z przystanków sławnego wyścigu psich zaprzęgów Yukon Quest. Trasa wyścigu liczy około 1600 km i ma zaledwie 10 punktów kontrolnych. Jednym z nich jest napotkana przez nas chata traperska. Docieramy do największej rzeki Alaski, Yukonu. Szutrowa, bardzo kiepska droga skończyła się. Przed nami rozlał się szeroko Yukon. Królewska rzeka ma bardzo szybki nurt i niesie ze sobą ogromne ilości osadu. Chcąc zrobić herbatę na wodzie z rzeki, trzeba ją najpierw odstawić na pół godziny w słoiku, w którym osiądzie 1/3 słoja osadu, a następnie można ją zagotować. Wkrótce przypłynął prom. Jego indiańska załoga sprawnie przeprawiła nas na drugą stronę rwącej rzeki, mniej więcej dwa razy takiej jak Wisła. To bardzo rybna rzeka, zwłaszcza w okresie czerwca i lipca, kiedy płyną łososie, by złożyć jej ikry w górnym biegu rzeki. W Dawson City nic specjalnego się nie dzieje. To bardzo spokojne miasteczko, drugie pod względem ilości mieszkańców miasto Yukonu, liczy zaledwie nieco ponad 2000 mieszkańców. Miasto ożywia się dwa razy w roku, zimą, kiedy dociera tutaj wyścig psich zaprzęgów, Yukon Quest, oraz w lipcu, kiedy przyjeżdżają nieliczni turyści. Zima jest tutaj zabójcza, ciężko jest oddychać, a ślina zamarza na ustach. Łączności ze światem brak, ale mamy swój doskonały telefon satelitarny, dzięki któremu bezproblemowo łączymy się z Polską. Całe miasto jest zbudowane na wiecznej zmarzlinie, ulice to ziemne klepiska, a chodniki są zbudowane z drewna. Przechadzamy się więc po tych drewnianych kładkach i stołujemy w niewielkich knajpkach,
gdzie serwują głównie łososia i ogromne steki z karibu, renifera występującego tylko w Ameryce Północnej. Dwa dni lenistwa w stolicy gorączki złota i ruszamy w dalszą drogę. Chcemy spróbować własnych sił w płukaniu szlachetnego kruszcu. Na obrzeżach miasta trafiamy na traperski dom, w którym mieszkał nie kto inny, tylko sam Jack London. Drewniana chata z grubych bali, uszczelnionych porostami i mchem, porośnięta jest, jak przystało w tych szerokościach geograficznych, trawą. To sprawiało, że dom tracił mniej ciepła. Zatrzymujemy się nad Króliczym Potokiem, jednym z dopływów rzeki Klondike. Niestety nasze nieporadne próby znalezienia samorodków skończyły się niepowodzeniem. Pewnego dnia zdarzyło się, że rankiem znaleźliśmy wszystko na biało. W nocy popruszył śnieg.
Nad jeziorem Shivash spotykamy niedźwiedzice z dwoma małymi, z których jeden, ku naszemu zaskoczeniu, jest innego koloru. Zobacz tam na zboczu, zobacz, tam tak. Po prawo jest niedźwiedzica z małym. Gdzie? No tam, o popatrz, o tam. Widzisz? Aha, jest, tak. Wracamy ponownie do Whitehorse, gdzie czujemy się już jak w domu. Tym razem odwiedzamy ponownie ikonę Alaski, Skagway, ale tym razem nie samochodem, lecz malowniczą linią kolejową. W bardzo długim pociągu, oprócz nas i obsługi, jedzie jeszcze zaledwie kilka osób.
Stojąc przy przepięknym wodospadzie Takakaw, z wdzięcznością myślimy o tych wszystkich, dzięki którym mogliśmy poznać taki kawał świata i spełnić młodzieńcze marzenia. Tak, dobrze jest marzyć, bo marzenia czasami się spełniają.